Madagaskar. Większości osób kojarzy się zapewne z królem Julianem czy sympatycznymi pingwinami. Jeżeli odrzucić animowany świat, to rzeczywistość okazuje się jednak bardziej brutalna. Zwłaszcza jeżeli chodzi o sytuację kobiet i dostęp do podstawowych środków higieny, lekarzy i bielizny. Przekonała się o tym dr Anna Paczkowska, ordynatorka oddziału ginekologii w obornickim szpitalu, która w kwietniu wyruszyła w daleką wyprawę na czarny ląd. Sytuacja wygląda dramatycznie, jeszcze w zależności od miejsca. Co innego jest w stolicy, co innego w jakimś tam mieście większym, a co innego w buszu. Najdramatyczniej wygląda sytuacja w buszu, gdzie praktycznie te kobiety są zdane na siebie zupełnie. Więc każda pomoc lekarska, każdy biały człowiek, który przyjedzie, no to już jakby więcej wie na temat medycyny od nich. Więc tam 100 razy więcej kobiet umiera w czasie porodu niż u nas. Opieki lekarskiej praktycznie nie ma prawie żadnej. Pani doktor postanowiła nie zostawić tak tej sytuacji. Wraz z innymi paniami zorganizowała akcję o wdzięcznej nazwie Staniki dla dziewczyn z Afryki. Odbywa się ona także i w Złotowie. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i zrozumieniem wśród mieszkanek Złotowa i okolic. Na dany moment mamy zbieranych około 400 staników i nadal otrzymuję informację, że staniki są w zbiórce. Prośba tylko, żeby staniki były wyprane, były w dobrym stanie. Możemy zostawiać staniki używane jak najbardziej, które gdzieś nam zalegają, są za małe, za duże, czy po prostu nie pasują. Liczba zebranych staników rzeczywiście może robić wrażenie. A to nie koniec, bo można je oddawać jeszcze do końca września. Do sklepu odzieżowego na ulicy Wojska Polskiego. Złotowianki zapewniają, że będą dalej śrubować ten wynik. Mi się wydaje, że super. Skoro oni je mają, a tutaj jest, no to dlaczego nie? Warto pomagać ludziom. Akcja jest fajna. Kobietom też trzeba pomagać. Akcja ogólnie jest fajna, na pewno pożyteczna i się tym kobietom to przyda, więc jak najbardziej popieram. Akcja zbierania staników to dopiero początek. Już w październiku kolejna wyprawa na Madagaskar, tym razem m.in. z lekarzami i dietetykami. Jakub Sierakowski, Telewizja Asta.